Dobry wieczór. Moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. To jeszcze nie jest sfinalizowane. Ale za chwilę. Tak, ale słowo premiera już się dzieje. Nie? Ale prywatnie też i publicznie również profesor historyk. I zacznę od pytania, czy uczniowie powinni się uczyć o ludobójstwie na Wołyniu? Uczniowie powinni się uczyć o ludobójstwie. To jest jedna z podstawowych rzeczy w XX wieku. Na Wołyniu również. I na Wołyniu również. Byłem chyba jedną z pierwszych osób w Polsce, która to mówiła. To znaczy, ja pytam o to, dlatego że minister edukacji... Już wiem, o co pan mnie zapyta. Ja nie chcę komentować, bo szczerze mówiąc nie znam tego tematu, tej podstawy programowej, więc nie chcę komentować samej podstawy programowej. Powiem od siebie, co ja uważam. Nie jest pan ministrem edukacji. Tak, więc... i nie chcę wchodzić, żebym nie został uwikłany w jakiś spór z panią minister, dlatego także, że nie wiem, czy to jest ostateczny projekt, czy to jest jeden z projektów. To jest debatowane. Kontekst od razu mówię, proszę mnie tutaj nie cytować później, że ja coś krytykowałem, ale powiem od siebie, co uważam w sprawie. Ze względu na jednym z istotnych elementów ludobójstwa jest to, żeby o nim uczyć, bo to jest profilaktyka przed takimi praktykami w przyszłości. Więc ten termin, moim zdaniem, co do zasady, powinien być znany każdemu, kto kończy edukację. Nie znam naprawdę, nikt mnie pan w to nie wkręca, bo ja nie wiem, co jest, czego się uczy na historii w podstawówce tak dokładnie. Uczono tego teraz. Myślę, że to, co mówię, jest jasne i klarowne. Dobrze, proszę. Termin ludobójstwo jest konieczny, żeby rozumieć we współczesnym świecie i jakie są wyznaczniki tego, żeby coś określić ludobójstwem. I nie ma żadnych wątpliwości, że zbrodnia wołyńska miała taki charakter. Dlatego, że, no zresztą jak powiedziałem, w relacjach polsko-ukraińskich tym, co nas wyzwoli, co realnie może nam pomóc, jest nawet tam, gdzie się nie zgadzamy, także w kwalifikacjach prawnych, powiedzieć sobie tak uważam. Panie pośle, mamy choćby taki wpis posła PiS Arkadiusza Mularczyka, rząd Donalda Tuska chce wykreślić z podstawy historii temat ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce. Zamiast tego będą przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego. Za chwilę wkroczymy w etap polskiej winy. Polska polityka historyczna jest w odwrocie na wszystkich frontach. Panie redaktorze, ja naprawdę potrafię za siebie powiedzieć, nie muszę komentować wpisów posła Mularczyka. Ja myślę, że tak klarownie powiedziałem, jak mało kto mówi na ten temat i nie mam nic do dodania. Poseł Mularczyk jest w opozycji, on jakąkolwiek złapie informację, będzie krzyczał, skaleczony, znaczy chleba pozbawiony i wzywał do tego, żeby zemsta była w podstawie programowej. I nawet nie wiem, czy zemsta jest w podstawie... Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej powinno powstać? Nie lubię terminu rzeź wołyńska. Uważam, że lepiej trzeba, i mówię to wyłącznie jako historyk, nie jako polityk, lepiej stosować te prawne kategorie i po prostu mówić o ludobójstwie. Tak, ale pytam o to dlatego, że minister kultury, podobno, to znowuż opinia byłego ministra Czarnka, nie chce budować tego muzeum, które zaplanował. To słyszałem, bo tam jakieś ogromne pieniądze poszły, że ktoś bierze jakieś ogromne miliony i daje do tego jakiś szlachetny szyld, to nie znaczy, że wszystko jest dobrze. Znaczy nie wiem, czy tam są dobrze... Nie wszystko jest dobrze, ale czy powinno takie muzeum powstać, jakkolwiek by się nazywało? PiSowcy się absolutnie wyspecjalizowali w tym, żeby pod szlachetnymi... Ale pan doskonale wie, że na tym polega rola wilcze prawo opozycji. Ale ja nie muszę komentować każdej wypowiedzi, każdego posła, który sobie coś wymyśli. Każdy, kto ma włosy na głowie i dwoje uszu, coś skomentuje, ja przyjdę do pana i całe 10 minut wytracę na komentarze do każdego z tych wpisów. Ja mogę za siebie powiedzieć, minister kultury ma rację, rzeczywiście, dlatego, że oni schrzanili politykę kulturalną ostatnich lat i politykę historyczną także. Nie zrobili ani jednego dobrego filmu historycznego. Ale potrzebujemy takiej polityki. Ale panie redaktorze, kogo pan pyta? No pana się pyta. No to pyta pan człowieka, który współtworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, który oczywiście tych wszystkich spraw pilnuje przez całe swoje życie zawodowe. Natomiast to, że ktoś, że sobie PiSowcy wywiesili ładny szyld do dużej kasy i ja mam teraz powiedzieć, ponieważ szyld wywiesili taki, to nie ruszać i jeszcze publicznie polemizować z ministrem kultury, nigdy mnie pan na to nie namówi. Grozi nam wojna z Rosją? Rosja wypowiedziała już wojnę Zachodowi dawno. Tak, pytam się o bardziej dosłowną wojnę, bo rzeczywiście coraz częściej słyszymy opinie ekspertów, polityków, także wojskowych, którzy mówią 5-7 lat i będzie wojna. Ja mam taką teorię. Jak ktoś na Zachodzie teraz zaczyna straszyć, to lepiej niech nie straszy, tylko szykuje lepiej koalicję amunicyjną i produkujmy więcej amunicji. Naprawdę tak zróbmy.
bo straszenie to też może być czasem taktyka Putina. W Polsce ma sens to powiedzieć, więc powiem panu, że mnie bardzo niepokoi działanie Putina w ostatnim czasie. Dla mnie absolutnie jakimś takim przełomem kolejnym był ten wywiad tego gościa od Trumpa z Tuckera Carlsona. Tak. Nie wiem, co będziemy robić tutaj. Z Putinem i uważam, że mamy bardzo niebezpieczną sytuację i warto czasami mobilizować. Tylko, że teraz jest nowa moda na Zachodzie, że ci sami, którzy nie są w stanie zmobilizować się do produkcji odpowiedniej ilości amunicji, straszą. Straszenie tu nic nie da. Trzeba produkować amunicję. No tak, przed chwilą dosłownie rozmawiałem o tym z ministrem spraw zagranicznych Estonii, który przyjechał do Warszawy i widzę, że państwa, które są w naszej części Europy, są mega zdeterminowane, ponieważ czują zagrożenie. Ale dokładnie. To samo powiedzieli politycy estońscy, to znaczy ich raporty mówią, wojna jest możliwa. Rozmawialiśmy także o tym, ale nie potrzebowaliśmy nawet tych raportów, bo przecież my to rozumiemy i wiemy. Przecież to ludzie, którzy mają poukładane w głowie także w środowisku republikańskim, bo przykładowo Mark Thiessen, który o tym pisze genialnie i myślę, że powinien być w Polsce bardziej propagowany, on mówi do ludzi ze środowiska republikańskiego, zrozumcie, że jeżeli Stany dzisiaj nie wydadzą pieniędzy na tę wojnę, to zapłacą 10 razy więcej albo setki razy więcej za parę lat. Dzisiaj Putinowi nie można dać odetchnąć. Putin nie może się czuć swobodny w tym, żeby przegrupować swoje wojsko i tak ma więcej ludzi, których może wysłać na front bez limitu. I do tego Stany Zjednoczone odrzucają rzekome propozycje Putina rozmów? I dlatego Stany Zjednoczone się nie mają podstawy, żeby prowadzić takie rozmowy, bo nikt na Ukrainie nie chciałby kompromisu za cenę oddawania Rosjanom jakichś kawałków Ukrainy. To byłoby niepojęte zupełnie, więc to myślę, że jest też podstawowe, że każdy, kto zajmuje się trochę polityką wschodnią, rozumie, że dzisiaj nie ma przestrzeni i nie będzie takiej przestrzeni, bo Ukraińcy są zdeterminowani. Ukraińcom trzeba i w naszym interesie, mówię o polskim interesie, dać Ukraińcom wygrać, dać Ukraińcom zawrzeć taki rozejm. Ale co to znaczy wygrać? Bo to jest kluczowe pytanie. Co to znaczy, że Ukraina wygra? Ale przecież Ukraina w 22 roku wygrała bitwę o Kijów, wygrała bitwę o Chersoń, wygrała Charków. To nie jest tak, że my jesteśmy zepchnięci do narożnika. Naszą rolą dzisiaj, tym pisowcom naszym, którzy tam wypisują, komentują każdy projekt i robią z igły widły, powiedziałbym, jedźcie do Stanów, do tych swoich od Trumpa, pogadajcie z nimi, bo to jest dzisiaj Polsce potrzebne. Może tam znajdziecie kogoś, kogo przekonacie argumentami bezpieczeństwa, a nie opowiadali jak na przykład ten sam cytowany minister poseł Czarnek, który niedawno mówił, że gdyby nie Biden, to nie byłoby ataku Putina na Ukrainę. To są przecież kompletne historyczne dyrdymały. Nie byli w stanie nawet tego się nauczyć w szkole, że Rosja ma taki charakter od ponad 200 lat, że atakuje. Putin 34 razy wymienił Polskę w tym całym wystąpieniu. No właśnie, to jest bardzo, bardzo dramatyczne wystąpienie, dlatego że rzeczywiście potem polski Putin polityk, pokazuje... Niech pan sobie to wyobrazi. A potem polski polityk, były minister edukacji, opowiada takie dyrdymały, że gdyby nie Biden, to... Czy ja tam z pamięci cytuję rzecz jasna, to Putin by nie zaatakował. No i jak może tak mówić polski minister edukacji? I do tego pytania za chwilę wrócimy. Na razie musimy się pożegnać ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. To przemówienie Putina, ja bym do niego na chwilę, czy ten wywiad, on był bardzo dla Polski niewygodny, bo rzeczywiście Polska tam występuje jako główny przeciwnik, Co więcej, padają tam takie słowa, no przerażające, jak się zna Rosję, bo on mówi, jeśli Polska i Łotwa nas nie zaatakuje, to my nie zaatakujemy. Ale ja przypomnę, w historiografii rosyjskiej Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała pierwsza. Zawsze najpierw była tak. Zaatakowała Rosję również Ukraina. To jest poważniejsza sprawa, że widziałem w wielu komentarzach takie coś, że Putin to jest taki dziadzio, który zaczął gadać o historii. To chcę powiedzieć wszystkim, którzy tak są. Też przy Ukrainie też mówiło powiedzieć wszystkim, którzy tak myślą. I Stalin, i kolejni przywódcy, i sowieccy, i później tego trzeciego putinowskiego imperium na czele z Putinem, kiedy mówią o historii te swoje dyrdymały i bajki, to oni to mówią w pewnym konkretnym celu. Pół roku żeby przed przygotować, na Ukrainę, żeby też przygotować mówił jakieś o nowe historii. Dziwne rzeczy, dokładnie. Żeby przygotować nowe ataki, nowe akty agresji, bądźmy na poważnie, weźmy to wszystko. I co to znaczy dla nas, że powinniśmy wziąć to na poważnie? Poza produkcją amunicji, poza rozmowami z politykami republikańskimi. Są czasem takie historie, są czasem takie momenty w historii, kiedy odpowiedź jest bardzo prosta.
Dzisiaj kluczem do przyszłości jest bezpieczeństwo, a kluczem do bezpieczeństwa jest produkcja, dostarczenie amunicji i broni. Tak, czasem tak jest w historii, to jest ten moment, żebyśmy go nie przeoczyli. Ale to jest wezwanie do przywódców europejskich, bo wciąż tej broni mamy za mało, ale mamy też politykę światową. W połowie się udał ten projekt Thierry'ego Bretona. I moim zdaniem to jest już jakiś sukces. I mówię to zupełnie poważnie, bo choćby ostatnia wizyta Donalda Tuska w Paryżu, w Niemczech, jest to też mobilizowanie głównych państw europejskich do tego, żeby produkowały. To nie wyjdzie z tego taka, jak to się mówi, autonomia strategiczna, że będziemy całkiem niezależni od Stanów, bo to tak się szybko nie zrobi, ale w tym kierunku coś tam uczynić można i pewne kroki są już uczynione. I dzisiaj rolą polskich politycznych, liderów politycznych jest doprowadzić do tego, żeby zmobilizować Unię Europejską. Do Unii Europejskiej zaraz wrócimy, ale wspomniał pan o Stanach Zjednoczonych. No dobrze, możemy mobilizować Stany Zjednoczone, możemy się starać. A co jeśli Trump wygra? No to dalej będzie istniał świat. No to świat będzie istniał, ale czy pana zdaniem to jest rzeczywiście, panie pośle, pewne, że Trump zmieni politykę? Ale to, że my nie jesteśmy od tego, żeby siedzieć i labidzić po studiach telewizyjnych i radiowych. Zastanówmy się, co teraz trzeba zrobić. Trzeba po pierwsze trochę uruchomić Europę, na ile się da, a są pewne możliwości. Po drugie, nie załamywać rąk, ponieważ nie wiadomo jeszcze, kto wygra. Po trzecie, mieć kontakt i z republikanami, i z demokratami, a nie jak pisowcy robili, że tylko ze swoimi. Po czwarte... No, ale to wypowiedź Donalda Tuska nie pomaga w relacjach z republikanami. Ale od razu pomogła. Widział pan, jaka była reakcja? A jak ale inaczej? To nie sądzi pan chyba, że wypowiedzi Donalda Tuska tak się absolutnie pomogła. Nagle się zaczęło. Po pierwsze się niektórzy obudzili w Senacie i nagle były inne wypowiedzi, bo zrozumieli, że to za grubo poszło. Po drugie, było widać, że jest reakcja także tych, którzy się nie zgadzali z Donaldem Tuskiem. No to przecież o to chodziło. Jak będziemy robili wpisy kizimizi w tak poważnych sprawach, to nikt tego nie zauważa. Tak to zauważyli, jedni zaprotestowali, a inni powiedzieli, no jednak Trump poszedł za daleko, nie? Jednak no to tak, jest ale jeszcze jest zerwanie. Izba reprezentantów, która musi zagłosować i to nie ma pewności. I bo to w ogóle w polityce jest tak, że nie ma pan do niczego pewności. Jak pan chce mieć pewność, to trzeba wybrać inną robotę. Dlatego ja nie jestem politykiem. No właśnie, ale u pana też nie ma pewności. My takie rzeczy robimy. Co to nie ma, co to tej pewności jest niedużo, bo w ogóle w życiu nie ma do wszystkiego 100% pewności. Ale zatrzymajmy się jeszcze na tym Trumpie. A może trzeba zrobić tak, że po prostu PiS będzie republikanów i Trumpa, a wy będziecie obsługiwać demokratów. Trzeba zrobić wszystko dla bezpieczeństwa Polski. To, co mówi Donald Tusk, to jest nasza linia. I to jest nasza poważna linia. Nie będzie czegoś takiego, jak było wcześniej zapisu, że jak wygrywał Biden, to ci go nie chcieli uznać. No niech pan sobie porówna to wariowanie. Jak wygra Trump, to będziecie to uznawać. Będzie też. No chyba pan szatuje jak inaczej, no. No przecież, że tak. Jak ktoś zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to będziemy pracować z nim, z jego otoczeniem, będziemy perswadować, będziemy przypominać Reagana, będziemy używać wszystkich możliwych środków. Czasem będziemy mili, czasem będziemy nie mili, czasem będziemy ostrzy. No na tym polega perswazja w polityce. Po to jest polityka, żeby uniknąć gorszych sytuacji. Wspomniał pan o Unii Europejskiej, o Francji i o Niemczech, ale tam też mogą się wydarzyć dziwne rzeczy, szczególnie Francja jest tutaj miejscem, no, w którym też przyszłe wybory są wielką niewiadomą. Pan jest publicystą katolickim, to pan wie, że na tym świecie nie ma czegoś takiego, że będzie idealnie i nic się nie wydarzy. Grzechy było, ale to no, wie pan, zostawmy w środę popielcową. To jest antropologiczny fakt. W środę popielcową warto go przypomnieć, nie? Nie będzie nigdy idealnie. Musimy uważać na sytuację w Polsce przede wszystkim, bo to jest nasz ogródek. Popatrzeć, co się dzieje na przykład w naszej debacie wewnętrznej. Patrzeć na sytuację w Niemczech. Tam jest ryzyko wzrostu AfD. Tam trzeba jeszcze więcej... No tam może po raz pierwszy wyjść w landowych wyborach i wygrać. W landowych tak, w federalnych chyba nie. Byłem niedawno parę dni w Niemczech i się tego nasłuchałem i przyjrzałem się z boku i widzę, że w federalnych chyba nie, ale trzeba być uważnym. I widać, że nasza perswazja na przykład do posłów do Bundestagu, do wielu posłów do Bundestagu dała efekt. Urząd kanclerski jeszcze wiadomo, jak już muszą, to coś zrobią. Ale dzisiaj ich zaangażowanie w tę wojnę jest znacznie większe niż było na początku. Idę teraz do Francji. To samo z Francją. Tam przed każdymi wyborami jest ciężko. Od kiedy pamiętam wybory we Francji? To jest oczywiście wielka niewiadoma, pan takie ale wybory... w sondaże teraz są jeszcze gorsze niż były wcześniej. Czy pamięta pan chociaż jedne wybory we Francji za naszego życia? Mniej więcej jesteśmy równolatkami, żeby było coś pewnego? Nic. Tam zawsze, ale na szczęście tam prawie zawsze wychodzi na w miarę dobrze potem, no więc tak czekam. Zazwyczaj wychodzi w miarę dobrze, ale teraz rzeczywiście Marine Le Pen i Front Narodowy rośnie w siłę, to nie jest... Róbmy to, co do nas należy, na co mamy wpływ. Róbmy to, co do nas należy, na co mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, jaki będzie wynik wyborów we Francji, natomiast mamy wpływ na to, żeby przekonać instytucje unijne do uruchomienia przemysłu, do uruchomienia produkcji, do tego, żeby się umieć obronić w razie czego.
i mamy wpływ na to, żeby potępiać, piętnować i odsuwać wszystkich, którzy współpracują z Putinem. Putin nie jest partnerem dla polityków europejskich. I pana zdaniem to się już zmieniło? Nie będzie już więcej partnera? Czy też jeszcze cały czas jest praca do wykonania? Ciągle się dzisiaj kręcimy wokół jednego zagadnienia absolutnie dotyczącego istoty polityki. Nic nie ma na zawsze. Jak ktoś w polityce myśli, że ma coś na zawsze, to się szybko przejedzie. Nie, nie zmieniło się, bo zawsze się trafi jakiś Orban albo jakiś inny przywódca, który będzie szukał taniego zysku, poklasku i będzie gotów kosztem innych się bawić. Przejdźmy do Ukrainy. Tam wróciła ewidentnie polityka. Załóżny już nie jest dowódcą armii naczelnym. Jego miejsce zajął generał Syrski. Ale Syrski jest okej. To jest decyzja Ukraińców. Mają prawo decydować, kto jest głównodowodzący. No ale mamy też sytuację, w której wydaje się jednak, że na froncie jest impas. To znaczy raczej silniejszą stroną w tej chwili są Rosjanie. Nie zauważyłem, jest równowaga w ostatnim roku. Potrzeba im pomóc, żeby próbowali to przełamywać bardziej niż w ostatnim ale roku. Ale broń to jedna rzecz i pan już o broni powiedział bardzo mocno, panie pośle, ale jeszcze są ludzie. Potrzebują do tego jeszcze dwóch czynników, przynajmniej. To znaczy sprawnie przeprowadzić mobilizację, kolejną fazę mobilizacji. Na którą prezydent Zełenski cały czas nie może się zdecydować. Pewnie będzie musiał się zdecydować, dlatego że to jest bardzo ważne. I drugi element, na ten drugi mamy większy wpływ, to jest dostarczyć im jakąś broń. Chodzi o rakiety dalszego zasięgu, na przykład ze Stanów czy z Niemiec. I to jest nasze zadanie, tym się zajmujemy też jako polscy politycy, jeżdżąc i rozmawiając. Nie jest żadna tajemnica, o tym się mówi. Tak, żeby oni mogli razić cele strategiczne, czyli na przykład magazyny z paliwem potrzebnym do prowadzenia wojny, produkcję. Żeby mogli przerzucić część wojny na teren Rosji. No już to robią powoli. Tak. To też nie było żeby tak ruszyć oczywiste. Front na korzyść strony ukraińskiej, trzeba te dwa elementy dołożyć do tego wszystkiego, co jest bazowe, czyli ta pomoc, która poszła z Unii, ta, która mam nadzieję pójdzie ze Stanów. No ale sam pan wspomniał, że bazowe jest również mobilizacja. To jest bardzo trudny politycznie moment dla prezydenta. Jak jest wojna, no wie pan, no trudny, no ale to znowu, no polityka w ogóle, każdy dzień nasz jest trudny, a jak ktoś jest prezydentem Ukrainy w trakcie wojny, to jest bardzo trudno, więc jak ja widzę prezydenta Zełenskiego, dość często go mam okazję oglądać, to widzę po prostu zmęczonego, dzielnego człowieka, który sobie radzi w bardzo trudnej sytuacji. Tak, prezydent Zełenski, jeśli nie popełni błędów, bo na razie przecież nie skończył urzędowania, ale za to, co do teraz zrobił, wejdzie do historii jako jeden z bohaterów wolnego świata. Ale bardzo zmęczonych bohaterów, bo on ma po prostu bardzo ciężką robotę. No i prawdopodobnie odwołany przez swoich współobywateli, bo to poparcie dla niego jest silne i stabilne, ale spada. Nic nie jest wieczne, ta wojna się skończy. Wybitni politycy, jak Winston Churchill, przegrywają także po zwycięskiej wojnie. Więc i to może być, wszystko może być, bo będą wybory, będzie tak, demokracja. Tak, a Nobla dostają z literatury, to wiemy oczywiście, tak, jeśli chodzi o Winstona Churchilla. Ale wrócę jeszcze do pytania o Ukrainę. Pana zdaniem Ukraińcy, wspomniał pan o tym, że nie są gotowi na jakiekolwiek rozmowy, nie chcą rozmów, ale też widać zmęczenie w tym społeczeństwie. A jak ma być inaczej? A wie pan, co będzie po wojnie? Przecież to jest społeczeństwo, w którym zdecydowana większość Ukraińców mówi, że odczuwa traumę wojenną, że odczuwa, że stracili kogoś bliskiego. Tam codziennie tak minimum 100 parędziesiąt osób ginie. Tam jest 300 tysięcy na froncie. Tam 7 milionów ludzi wyjechało, kobiet i dzieci. I wielu z nich nie wróci. Dzisiaj jest napięcie związane z prowadzeniem walki. Jest adrenalina. Taka polityczna adrenalina także, ale to się przecież zmieni. To będzie kiedyś zupełnie inaczej i dlatego wtedy tak ważny będzie ten proces akcesji do Unii, bo to będzie nowy element budowania, odbudowywania społeczeństwa i powodowania, że Ukraina będzie jak puzzle, który pasuje do tego świata zachodniego. Ale cena będzie ogromna. Nie miejmy w tej sprawie złudzeń. Panie pośle, ja po to pytam także dlatego, że pojawiają się bardzo ostrożnie, to jest oczywiste w sytuacji wojny w Ukrainie, takie sugestie polityków ukraińskich, że jakieś ustępstwa byłyby możliwe wobec Rosji. Ja nie słyszę takich sugestii, na pewno nie terytorialne. Panie redaktorze, niech to, wy potem robicie takie wycinki, takie kawałeczki, nie? No to, na to zróbcie, zróbcie taki kawałeczek o tym, że nie może być precedensu w Europie Środkowej odnośnie do żadnego państwa, że siłą Rosja albo ktoś inny zmienia granice. Dla Polski, to dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa byłby fatalny precedens.
To jest coś najgorszego, co się może zdarzyć. Można rozmawiać o polityce, można rozmawiać o różnych rozwiązaniach w sferze bezpieczeństwa. Czyli nie będzie Mińska 3, pana zdaniem? Ale nie może Mińsk 3 i legalizacja zaborów dokonanych siłą to jest dla Polski najgorsza możliwa wiadomość. Przecież to może uruchomić cały łańcuszek różnych żądań, kontrowersji historycznych. Przecież cała mądrość wielu pokoleń Polaków i Solidarności zasadzała się, Jana Pawła II, zasadzała się na tym, że granice zostają, nie ruszamy, bo próba zmieniania granic siłą poza prawem międzynarodowym w naszej części świata zawsze wywoływała wojny i wywołała tragedię całych pokoleń. Byśmy za to za dużo zapłacili, żebyśmy mogli dzisiaj sobie siedzieć w radio RMF na spokojnie i prowadzić dywagacje, a niech Ukraińcy tam kawałek oddadzą. Jak dzisiaj wymusimy, kto komuś to do głowy przyjdzie w ogóle, wymuszać na Ukraińców... Takie sugestie się pojawiają, uczciwie trzeba powiedzieć. Polski polityk na to musi powiedzieć twardo, krótko, nie, nie, nie. I tu nie ma zabawy. Powinni Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, mieć prawo głosowania w wyborach? Myślę, że przede wszystkim to jest prawo obywateli, więc przede wszystkim powinni mieć obywatele i tak na razie zostaje. Nie ma co tutaj tego zmieniać, nie? Nie powinny być jakieś ułatwienia, oni tutaj zostaną. Wielu z nich tutaj zostanie. Ale jest normalny proces. Przyjechali, powinni mieć możliwość normalnej pracy, korzystania z zasiłków społecznych, zasiłki. Wrastania w nasze społeczeństwo, a potem przyjdzie czas na więcej. Po co dzisiaj wywoływać sztuczne tematy? Nie, dzisiaj coś takiego nie leży na stole. Nie ma takiej propozycji i nie będzie. No ja nie znam, mogę czegoś nie wiedzieć. Jak pan wie, no to... Nie, bo znowuż pojawiają się głosy, że będzie taki pomysł się pojawi. Kierujmy się rozsądkiem, idźmy środkiem w takich sprawach. Rozsądek polega na tym, że rozmawiam codziennie także z przedstawicielami, no tych, którzy tworzą miejsca pracy w Polsce. Nie? Tych, którzy produkują, no to oni mówią, że w polskim interesie leży, żeby ci, którzy zostali w Polsce, przyjechali do Polski i nie chcą wracać na Ukrainę, głównie kobiety, dzieci, dorastająca młodzież, żeby zostali w Polsce, bo to jest dobrze dla... Demograficznie na przykład. Dla demografii, dla rynku pracy. Wcale nie jest dobrze wypychać tych ludzi, którzy się u nas już zadomowili, do Niemiec. A czy mają mieć prawa wyborcze? To jest czas na... To jest pieśń przyszłości, jak zostaną obywatelami Polski. W Polsce głosują obywatele Polski. Taki jest stan rzeczy. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.